Witajcie moi drodzy w tym pięknym lesie. Dzisiaj chciałem się z Wami podzielić wiedzą, jak spowodować, aby dziecko nie kłamało i co robić, aby dziecko kłamstwo oduczyć. Jak wiecie, istnieje pewien stereotyp, jakoby dziecko z zespołem Aspergera nie kłamało. Nawet niektórzy uznają to za kryterium diagnostyczne i część psychiatrów mówi, że pani albo pana dziecko nie ma Aspergera, bo umie kłamać. Tak wynika z wywiadu. Schowam się troszeczkę, żeby nie było tutaj ten słoneczka. No więc słuchajcie, bzdura, ponieważ dzieci z zespołem Aspergera, dzieci z autyzmem również mogą nauczyć się kłamać, jeżeli tylko rodzice, otoczenie, szkoła, rodzina, koledzy, najbliżsi nauczą dziecko kłamać. Jak wiecie, ja nie, mimo że jestem psychologiem wykształconym w nurcie behawioryzmu, to jakiś czas temu behawioryzm odrzuciłem jako metodę skuteczną, ale bardzo kosztowną psychicznie, jeżeli chodzi o wychowanie dzieci, o traktowanie dzieci, o relacje z dziećmi i jego przyszłość. Krótkoterminowo, moim zdaniem, metody behawioralne działają, długoterminowo, niestety, nie są zbyt odpowiednie dla dziecka. Ale o tym w innym filmie już powiedziałem. Dlaczego mówię o metodzie behawioralnej? Ponieważ cała nasza nauka w dzieciństwie z ujęcia psychologicznego bazuje na behawiorce. Behawiorka powstała w wyniku właśnie takich dziedzin jak psychologia uczenia się i wyraźnie mówi, że uczenie się człowieka, i to jest niepodważalny fakt, jest wzmacniane nagrodami, a osłabiane karami. Czyli jeżeli ja, jako na przykład człowiek pierwotny, nauczyłem się rozpalać ogień i na tym ogniu upichciłem sobie coś smacznego, to te coś smacznego, gorącego, zdrowego, bez bakterii, nagrodziło moje starania, ciężką pracę o ogień, o to, że mi się ten ogień udało rozpalić, uzyskać, a nawet się poparzyłem. Nagroda była duża. Jeżeli natomiast pomimo moich starań, na przykład przegrałem w jakiejś walce, w jakiejś bitwie z jakimś silniejszym ludem, z jakimś silniejszym człowiekiem, to jest wysoce prawdopodobne, że w przyszłości będę unikał konfrontacji z tym silniejszym człowiekiem, bo otrzymałem karę. On mi coś zrobił, więc na przyszłość unikam konfrontacji z tego typu osobnikami. Kara osłabia nasze zachowania, nagroda wzmacnia. To jest fakt niepodważalny i tego uczy nas behawioryzm i behawioryzm przedstawia, jak funkcjonuje ludzki mózg. I teraz po co to mówię? Kłamstwo. Skąd się bierze kłamstwo? Jeżeli twoje dziecko kłamie, oznacza to dwa scenariusze. Pierwszy, że otrzymał za kłamanie nagrodę. I drugi scenariusz, że uniknął dzięki kłamaniu kary. Jedna i druga konsekwencja zachowania uczy nasze dzieci kłamania. Jak to się odbywa w praktyce? Rodzic bierze dziecko na spytki po szkole i się pyta: wagarowałeś tak jak reszta klasy? Bo wychowawczyni się skarżyła, że poszliście wszyscy całą klasą na wagary. Nie wagarowałem. No dobra, mój syn nie wagarował. A tak naprawdę wagarował. Dziecko w ten sposób, kłamiąc, unika kary. Scenariusz drugi. Przyznaj się lepiej, bez bicia. Czy wagarowałeś z całą klasą, czy nie? Bo wychowawczyni twoja do mnie dzwoniła. Tak, poszedłem na wagary. Uległem presji.
Żeby to mi było ostatni raz! Za to, że dzisiaj wagarowałeś, otrzymasz karę. Przez do końca tygodnia nie będziesz mógł grać na laptopie. Ani na tablecie, ani na telefonie. O! Oj, w ten sposób dziecko, jaką ma lekcję z takiego zachowania rodzica? Że mogło skłamać i by nie dostał kary i mógłby dalej grać na tablecie. Więc kochany rodzic wyegzekwował na dziecku powiedzenie prawdy, a następnie ukarał dziecko. I w ten sposób dziecko uczy się skuteczności kłamania. Oczywiście dziecko jest bardzo mądrym zwierzęciem, tak jak wszyscy ludzie, w związku z czym ten sposób na kłamstwo będzie sobie adoptował nie tylko wobec tej konkretnej sytuacji związanej z wagarami szkolnymi, ale również z innymi rzeczami. Czy ile pieniędzy wydałeś z kieszonkowego, które ci dałem na wycieczkę? Dałem ci 20 zł. Ile wydałeś? 3 zł. To dawaj resztę, dawaj. No więc 17 zł dziecko oddaje i uczy się, że mówienie prawdy oznacza jakąś stratę. W tym przypadku musi zwrócić rodzicowi resztę. Tymczasem mogłoby to wyglądać inaczej. Ile wydałeś na wycieczce? 3 złote. No dobrze, możesz sobie resztę zatrzymać. O, dziękuję. W ten sposób dziecko otrzymuje nagrodę za prawdę. A dzięki temu, że otrzymuje nagrodę za prawdę, rośnie szansa, że na przyszłość powie ci prawdę. Drugi raz, trzeci raz, bo nagroda działa wzmacniająco. Tymczasem mogłoby być inaczej. Dziecko, już nauczone wcześniejszym przykrym doświadczeniem, że resztę rodzic mu zabrał, czyli 17 zł, pytane, ile wydał na wycieczkę, a wydał 3 zł, powie tak. 18 zł wydałem. Oddawaj resztę. Dziecko ma przeliczone. Durny nie jest. Po rodzicach pewnie. Oddaje 2 zł. I co? W kieszeni ma 15 zł. Jest 15 zł do przodu. Jest zarobione. I co? Kłamstwo popłaca znowu. Kolejne kłamstwo, które nauczyło dziecko postępować w ten sposób, aby osiągać własne korzyści. Jeżeli w taki sposób postępujecie z dziećmi, rygorystycznie, wyciągając konsekwencje, to prawdy możecie od dziecka oczekiwać tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli dziecko się was boi. Jeżeli perspektywa skłamania łączyłaby się z kolejnymi bardzo negatywnymi konsekwencjami. Wiecie, kiedy dzieci boją się kłamać? Kiedy na przykład spodziewają się, że teraz rodzic zrobi z nim coś strasznego, jak go nakryje na kłamstwie, że go spierze na kwaśne jabłko, że mu przez miesiąc zabroni wychodzić z domu albo wychodzić z komputera. O, to wtedy ze strachu może powiedzieć prawdę, bo dziecko sobie kalkuluje. Okej, powiem mu prawdę, że wydałem te 3 złote, no trudno, 17 złotych będę musiał oddać, ale za to mi nie zabierze komputera. I tylko wtedy dziecko jest w stanie wypowiedzieć prawdę przy tych metodach wychowawczych, metodach behawioralnych, jeżeli się was dostatecznie boi. Fajnie, nie? Moi synowie się mnie boją. Moi synowie nie kłamią. Jak ich spytam, to mówią mi same prawdę. Gdzie byłeś? O, byłem na budowie. Tam, gdzie nie wolno? Tak, tam, gdzie nie wolno. Będziesz miał źle. Będziesz miał karę. Miesiąc bez komputera. Zapamiętasz sobie szczylu, że więcej nie można. Taki scenariusz może się rozegrać tylko wtedy, jeżeli dziecko boi się ciebie i po prostu boi się skłamać. No cóż, nie każdy leje, nie każdy wywołuje strach i od pewnego wieku, na przykład 10, 11, 12, dziecko już nie czuje takiego strachu. I co wówczas zrobi? A ty mi możesz podskoczyć. Mam 12 lat, jestem już większy niż ty i się nie boję zabrania komputera. I rośnie nam młody psychopata. Chcielibyście tego?
potem w życiu dorosłym, zawsze i wszędzie może wszystko. Takie dziecko. Na tym właśnie polega psychopatia i brak moralności. A można inaczej. Tak jak mówiłem już wcześniej. Gdzie byłeś? Na budowie się bawiłem. Wiesz, że tam nie wolno się bawić. Z kolegami poszedłem, no namówili mnie. Słuchaj, mi jest bardzo przykro, jak ty tam chodzisz. Wiesz dlaczego? Nie. Bo ja się bardzo o ciebie boję. Jesteś moim ukochanym syneczkiem. I jeżeli będziesz tam wchodził, tam jest niebezpiecznie, któregoś razu coś ci się stanie, chodź, pokażę ci do internetu, jak kończą takie dzieci. Pokaż dziecku, jak wygląda pacjent ze złamaną nogą. Jak wygląda na jakimś filmiku jakiś kaskader, któremu się nie udaje i leży, spada ze złamaną nogą. Widzisz? Ja się tego boję. To są bardzo niebezpieczne miejsca. Tak? W żadnej pracy na wysokości nie wolno w ten sposób się bawić, wchodzić. Trzeba zawsze mieć zabezpieczenia. Ja się naprawdę o ciebie bardzo boję. Wiesz? Mam taką prośbę, żebyś więcej tego nie robił. Czy jesteś mi w stanie obiecać? Dobrze, dobra, to ja nie wiem. Ale obiecuję, że to był ostatni raz? Tak, obiecuję. No dobrze, chodź, przytulę cię. Chodź. Słuchajcie, i to wszystko. Nie nagradzamy dziecka za to, co złego robił. Nie zabieramy go na lody. Nie dajemy mu w nagrodę pograć w komputer. Ale go przytulamy, tłumaczymy. Pokazujemy dziecku, że karą za jego przewinienie jest nasze cierpienie. To buduje relacje. To pokazuje dziecku, jak być moralnym. Następnym razem, to już mówiłem, następnym razem, gdy dziecko zwieje z klasą, mówi mu tak, słuchaj, pani wychowawczyni dzwoniła, mówiła, że całą klasą zwialiście. Dlaczego, Piotrusiu, zwiałeś? Dlaczego, Bartusiu, zwiałeś? No bo cała klasa, ja nie chciałam być inny. Wiesz co? Dobrze cię rozumiem. Wie, że to jest złe. No wiem. A dlaczego to jest złe? No bo nie wolno zwiewać. A dlaczego nie wolno zwiewać? To jest technika lustra. Dlaczego nie wolno zwiewać? No bo pani ma dla nas lekcję i sprawdzian był i musimy to wszystko robić. No tak. A jakby się pani czuła na twoim... jakbyś ty się czuł na miejscu pani? No byłoby mi głupio, że nikt nie przyszedł, a ja się starałam przygotować sprawdzian. No widzisz. To pamiętaj. Pamiętajcie na przyszłość, tak? Ja na pewno tego nie będę akceptował. Ale i tak cię kocham. I co? Co z tym zrobimy? Postaram się nie zwiewać. Okej. I zobaczcie, nie ma żadnej kategoryczności, że więcej nigdy nie wolno zwiewać. Dlaczego? Bo wbrew pozorom, zwiewanie całą klasą z lekcji, tylko nie mówcie tego żadnemu nauczycielowi, jest działaniem prospołecznym. Jest zachowaniem grupowym. A to sprzyja zwłaszcza Aspergerom, którzy często mają problem z relacjami z innymi chłopcami i dziewczynkami. Więc mimo, że to nie jest wychowawcze, ja bym się cieszył, że mój syn, mimo kłopotów z nauką w przyszłości, był razem z innymi, był w stanie do nich dołączyć. Do reszty klasy. Trzymał sztamę. Fajnie. Mam nadzieję, że docenicie to, że zrobiłem dla was ten filmik, materiał. Bardzo bym prosił o polajkowanie, o wciśnięcie subskrypcji, teraz taka moda. Oczywiście tylko wtedy, jeżeli wam się podobało. Chcę troszeczkę poszerzyć ilość materiału, który będę w najbliższym czasie na YouTubie zamieszczał. Żegnam was w tym pięknym lesie wiecznym, gdzie temperatura nie przekracza właściwie dzisiaj 22 stopni. Bardzo wam dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa.